Dziękuję wam wszystkim widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku z Dying Light 2. Ja jestem Waszek, a ja ze mną Lokarius. Siemano. I ja zaczynam od pozycji embrionalnej, zwiniętej pod stołem. Ja sobie stworzyłem tutaj bazę z krzeseł i z stolika. Tutaj mnie żaden przymiennic nie dorwie. Czuję się tutaj bezpieczny, proszę nie zakłócać mojej przestrzeni. Ty idź robić tą misję, ja tutaj sobie pochilluję. No ale nie, fajnie, w ogóle, nie. W ogóle to powiedziałem, wiesz, to było takie, aha, okej, dobra, wszystko zaplanowane, tak miało być. No, ale co będziemy robić w tym odcineczku? No słuchajcie, jak oglądacie poprzedni, to wiecie, że szuka nam się potężna akcja zajmowania wieżowca VNC. W ogóle jakby jesteśmy nisko w ogóle względem tego, jaki ten wieżowiec jest wysoki, tak na mapie patrząc. Także jest. A, że w to, no tak, rzeczywiście. Generalnie jest grubo. Nie wiem, czy. A nie, bo szachmat nie będzie z nami szedł, będzie z nami Row szedł na tę misję. Także no, ciekawe, jak to się zakończy wszystko. Może trochę będzie więcej akcji, trochę więcej napierdzielanki. Jak tak, to zostawcie lajkiem, zostawcie subiczkę, jeśli wam się odcinek spodoba. Oczywiście, no a my lecimy dalej. Chodź pogadaj z tym szachmatem, co on ma nam do powiedzenia jeszcze przed tą misją. Aiden, na razie dobrze wam idzie. Staramy się, nie Row? Mam dobre wieści. Zdobyłem informacje o lekarce z GRE. Ej, nie mogę włączyć latarki. Nie widać nic. Daj mi czas. Zawsze mogłem. Najpierw skończmy tę akcję. Dostaniesz się z oddziałem na szczyt i zamontujesz nadajnik. Row będzie ze mną, na dole. Ja też idę. Row, nie zaczynaj znowu. Mamy plan. Chrzanić plan. Nie wiem, co tam jest. Nie wyślę tam moich ludzi samych. Chrzanić plan? Nie mogę stracić oddziału. Wiesz, że muszę iść. Tylko kurwa wróć. Rozumiesz? Tak jest. Gdyby coś się działo, daj mi znać przez radio. Zawał. Dobra, do roboty. Sir, wszystko gra? Idźcie już. O nie, brak dyscypliny, kurwa. Kurwa, skurwysy się nie sucho, kurwa, on zawał. Ale ma atom. Broń. Wierzbowski. Stoisz po środku. Wierzbowskie. Nordlingu. Ej, chcecie może dowcip? Nie, Wierzbowski, tylko nie to. Błagam, oddam ci ostatnie czyste majty, tylko oszczędź nam tego kolejnego suchara. Spokojnie, panowie. O! Wierzbowski, kurwa. Przepraszam, zamykam się. Fałszujesz, idioto. To szło tak. Jak tańczą wszyscy. Wow. O, no i chuj, chyba zesrało. Dowódco, co tam się dzieje? Utknęliśmy. Prąd jest niestabilny. To wielka wieża, badamy to. To nie było do przewidzenia, kurde. To się odwali w tej windzie. Nie było do przewidzenia, dlatego w sumie... Dobra, chłopcy, naprawa. Bezpiecznie może było schodami, choć nie, nie, to niekoniecznie będzie bezpiecznie. Patrz, jak powiem, że to jest zgubiacie. 50. 200 pięter do góry. Chłopcy, słyszeliście dowódcę. Otwieramy i z buta. No, czyli tak idziemy z buta. No, buta wjeżdżą. A ja myślałem, że drzwi z buta walimy. Tak mówię, kurde, o co chodzi? No przecież nie ma sensu. Wierzbowski, na zwiad. Wierzbowska. Aha. Chciałem, on wziął jakąś gazrurkę z pierwszego levela. Kurwa, Wierzbowski, ja wiedziałem, że on zginie. Ja no, pierwszy. Ty, no nie mogę włączyć tej latarki. Matko, ogarnij się. To jest kascenka imersyjna. To są jakieś minigany? Co to są za działa te bronie? Tak wygląda, no. Może nie, to chyba tak tylko widać. Takie ładne miejsce w ogóle. Uważaj, Wierzbowski. Czysto. Wierzbowski! O kurwa. Nie, ja pier...
Jeszcze pieprzonych boomerów tam brakowało w tej grze. God damn it. No to chyba tam nieciekawe się co stało. A, my tu już jesteśmy. Myślałem, że nas gdzieś zrzucił gdzieś niżej. Panie, oni nie żyją w ogóle. Bro! Ej, biegnie, biegnie tu! O kurwa. To noże, noże mi trzeba. Jezus. O kurde, faja. Jezus Maria. Kurwa tutaj jest. Są jakieś kamery, to nie są minigany. No w sumie ta, na studio. Miałby sens nawet. I ty w nich rzucasz w ogóle tym jakimś? Tak, rzucę w nich nożami. Tam jeszcze plujak jest cholerny. Dobra, ja zniszczę tego plujaka, bo mnie wkurwia. Ale wjechałem. No i co? Butelka? Cholernie butelka. To może coś przeszukać z tych grubasów? No, chyba niekoniecznie. O, no, temu nogę ujebało. Sztuczona butelka. Sztuczona w ogóle. Wierzbowski. Nie gadaj. O nie. Wierzbowski. O nie. Szlak by tu. No to chyba żaden z chłopaczków nie wróci do domu. Ja pierdzielę. Jack. Dlaczego to tak szybko? Jack, słyszysz mnie? Zostali... Święne. W samym początku chyba się już wywaliliśmy tutaj wszyscy. Szlak! Nie, Arrow? Nie wiem. Nie widzę go. Gdzie są deszkiem? Row miał nadajnik. Znajdź go. To jedyna szansa. Na żałobę przyjdzie czas. Musisz go znaleźć. Przyślemy pomoc, jak tylko windy zaczną działać. Zrobię, co się da. Dobra, nie wiem, co jest, jeszcze gdzieś oni tutaj są porozrzucani, czy nie? Znaczy się reward i zdobyć nadajnik. O! Trzemordę, szybko! Co to jest? Nie wiem, może z... nie, tutaj da się wejść? Może... Ej, tu są te... Czekaj. Nie. Nie wiem, kurde, skąd Darus właśnie się. Wierzbowskie, odczytałem. Row, fajnie, Wierzbowskie. Jest bardzo dużo apteczek stary na ścianach. Tu były jakieś, tu były jakieś... Te, przed tutaj chwilą. Tutaj są jakieś drzwi, może tutaj da się wejść. Nie, tutaj nie. I tu jest coś. Dobra, idę. Potrzebni są wszyscy gracze, no. Chyba czegoś im brakuje, kolego. Myślałem, że cię zabiły. Ich kurwa niedoczekanie. Wyliżesz się z tego, zaczekaj tu. Chuja tam. Nadajnik. Matt mówił, że go masz. Mam. Tylko go nie zgub. Pamiętaj. Masz. Nadajnik. Aiden. Lepiej nie czekaj na ten medal z ziemniaka. Który ci obiecałem. Co? Jednak nie zasłużyłem na odznaczenie? Daj spokój. Weź. Nasze nieśmiertelniki zadbają pamięć o chłopcach. Jak któregoś znajdziesz, weź nieśmiertelnik. Zasłużyli na to. Nie. No cóż. Cię dosłownie nikt stąd nie wróci. Lawan? A, pierdziel. Lawan, mam kłopoty. Wszyscy SPC zginęli. Którego broń? Ostrzegałam cię. Jeśli dasz się zabić, przysięgam, że tam pójdę, znajdę sposób na to, żeby ożywić twoje zwłoki i sama cię rozszarpię. Daruj sobie wykłady. Po prostu zleź już stamtąd.
Nie schodzę. Stary wstaje. Muszę się dostać wyżej. Znajdę drogę na górę. Czekamy, Boże, nie. Stary wraca z wywiadówki. Już wyszedł ze szkoły. Słychać go nawet stamtąd. No. Jakie mamy celowego zadanie nasz? Właśnie żaden na razie. Nie, tam coś jest. O, no jest coś rzeczywiście. Ale... Coś a, od rzepem i japę. Zatknięte. Nic z tego. Super. Utknąłem tu Lawan. Pomogłabyś. Wsiągnę Franka. Szybko! Franka? Na jebańce? Po cholerę. Czemu ona je... No jest tak wpatrzona w tego Franka, on nie ogarnia tematu. Przetrwa, dopóki Lawan nie znajdzie Franka. To fajnie, kurde. Dobra, to robię śmigło. Ja mogę, o co ci chodzi? No tak. Ja umiem o, robić śmigło. Idą boomerzy. Masz tam Franka? On kuczył na mnie. Boomer! Okej, boomer. Wow! Jezus! Nie zostawi. O kurde. Ej, zamieniamy się, co jest? Kurde, jak go rozniesło. Zamieniam się w zombiaka. Co jest? Polska. W ogóle chyba też mam taką opcję, taki fury jak ten Waltz cały. On też przecież coś takiego może zrobić. Ano. Ale robimy to dopiero drugi raz. Tak, no. Wrażenie, że on taki był bardziej ten Wiedźmina na zawołanie. Się podziało. O. Ciemno. Po sobie miałem też włączyć tarkę. Aiden! Aiden! Jestem z Frankiem! Czy raczej z jego cieniem? Aiden! Gdzie jesteś? No i co? Na 30 piętrze, zarażeni! Zresztą do pozbierania z tych zombiaków. Jak ty tam przyszedłeś? Kurwa! No, mówiłem ci! Frank? No u mnie są zamknięte. A ty dokąd? Już po nim, Lawan. Przykro mi. To tam straciłem moich ludzi. Nie będę do tego wracał. On żyje! Jest tam i potrzebuje twojej pomocy. Potrzebuje trumny! To mu wystarczy! Frank, ty śmierdzący zapity żulu! Weź się w garść to? I choć raz stań na wysokości zadania. No ja nie chcę słuchać, jak oni się kłócą. My tu zginiemy. Aiden, powinny tam być resztki naszego sprzętu. W szybie windy. Piętro czy dwa nad tobą. Jezu, to jest rzecz do podnoszenia. Ile trofeów zarażonych? No. Matko stary, podnoś to wszystko. Boy. Jak tego tu jest. A ja sobie wykraftujemy jakieś dobre bronie. Stary, będziemy normalnie mieć arsenał. No to nie. Ty co to? Wow, u mnie lewituje. Nie, ja to trzeba, no boy. Wyście mnie też lewitował. Już zebrałem. Run, let them. Dobra, ja też już pozbierałem wszystek. Jezu, ile tak, tu tego jest? Tak, no tam też jest tego sporo. Zbieraj, zbieraj. Z tego co powiedział ten... Jak to się nazywał? Frank. Frank, to gdzieś nad nami piętro jest jakiś ten, jakiś sprzęt ich. I chyba wiem, co to będzie za sprzęt. No już dużo się zrespiły, jak my spaliśmy. Fajnie. Tak, one w ogóle już wcześniej je zebrałem. Bo ja tu zebrałem jakiś łeb krzyżowca. Co? Co to jest? Gdzie to? Jakiś maślak. Jak tam wlazłeś? A tu. Skoczyłem. No, ale potężna dziurwa. Wow. I co teraz? I taka? Właśnie tak patrzę. Ale nie widzę. O kur... A ty, bo tutaj coś na ścianie jest. Boy. Gdzie no? A tu? A no właśnie to jest to, co, o czym myślałem. Kurde, weź no coś z powrotem. Nie mogę tego podnieść bez ciebie. Jak podnieść? Aha. Nie, coś... Nie, dziwne rzeczy jakieś.
kotwiczkę. Tak, chyba znalazłem. Mhm. Co to jest? To hak. Wyrzutnia liny. Co? Ułatwi ci wspinaczkę. Wyceluj w coś, o co może zaczepić hak. I strzel. Użyj go, żeby dostać się na taras. Daj mi znać, jak już tam będziesz. Okej. Okay. No i baza. Wyrzutnia lin to bardziej wygląda jak jakiś, nie wiem, potężny grot z jakiejś potężnej strzały. Dobra, może być i wyrzutnia lin. Otrzymujesz hak. Dobra, wyposażysz się w niego. Dobra. Dobra, gadańsko. Tam już tak wszystko umiemy. Tylko czekaj, co ja mogę tutaj wymienić stąd? Może te... Ja wabiczki. Fajne mołotowa sobie wezmę. Dobra, użyj haka. Kurwa, kiedy go używało. Wow! Ale poleciałem, trochę krzywo to. Jak dziwnie. Mnie zbagowało jakoś. Jezus, co ty robisz, kurwa? Właśnie ja się baguję totalnie. Weź się odepnij od tego, mówię, w ścianie jesteś, kurwa, co ty robisz? Co ja robię? Dlaczego nie, jak to odpiąć? Jak to się w ogóle złapałeś? W ścianę, kiedy powiem na mnie. Ja pierdzielę, ty. Jak co? Tego ty na górze się złap. Dlaczego on mi łapie? O. Tej latarni tak jakby. Czego? Co to jest to wyrzucić o tą linę? Co tu się dzieje? Dlaczego ja tracę w ogóle? O co mam się? O to? No. Ej, ale ona... Co robisz? Człowieku! No mój. Ale jak on się mi trzęsie w ogóle. Właśnie to się tak baguje straszliwie w ogóle, jak na siebie patrzę. Masakra. Się trzęsę cały. Co się dzieje, ludzie? To być podwójny skok, czy...? Nie. Po prostu użyłem kotwiczki. Ale jak ty to robisz, że tak się od razu przyciągasz do tego? W sensie co, jak to robię? No po prostu klikam SPM-a, skaczę, klikam SPM-a i lecę do przodu. Proszę, muszę poćwiczyć. To nie działa taka kotwiczka tak jak w jedynce. Działa się bardziej jak takie, wiesz, bujanie się po prostu. Aha, to się spadłeś na dół, było. Specjalnie. A teraz... Muszę pozdrawić. No bo... Nie wiem. Ludzie się złapią drabiny po prostu. Kurwa, że ja wiem. No bo ja klikam przycisk, ale... Nie, poczekaj, biegnie, tak. Ale... Gdzie cię wyjebało? Tak jak się bagujesz totalnie, stary. Ty u mnie rzuciłeś w ogóle tą kotwicą we mnie, a ciebie wyjebało 30 metrów w ścianę. Co jest? Stary, ja... ale się u mnie dzieje teraz na tym. Co jest? Gdzie ty jesteś, stary? Tu. Ej, czekaj, nie rób nic. Ja muszę zobaczyć, jak to robisz, no. Po prostu sobie bierzesz, odpalasz sobie sprint, klikasz SPM-a. A tu na górze, ja to w ogóle gdzieś... No przecież masz na górze, no tak, musisz z tego wykorzystać tak, takie wahadło z tego. Mhm. Boy. No i teraz tak. To było zarąbiste, stary. Bo ja, wiesz, tak wbijam to w ten i on wtedy głupieje kompletnie. Chyba idzie mi całkiem nieźle. No nie wiem. Jakbyś to widział, jak to u mnie to wygląda, to stary kurzyłem takiego. To gdzie teraz? Ale ja nie wiem, czy u mnie będzie tak samo wyglądało jak u ciebie. Na górę. Musisz dotrzeć piętro wyżej. Czy by się normalnie huśtam? Tak, ale jakbyś się wbił w ścianę po prostu. Pod tą tu pode mną. No właśnie, no. Masz do pokonania kilka pięter. Dobra, Frank, cicho tam. Ale u mnie to w ogóle wyglądało tak, że ty wbijasz to w ścianę. I ty się nagle bagujesz, wywala cię gdzieś 30 metrów, gdzieś bagujesz w jakiejś ścianie randomowej, nie? To ja robiłem to w ścianę, nie w sufit, to może dlatego. No możliwe. Teraz mi będzie taki znacznik wszędzie latał? Najpierw miał hak wybrany, to tak. Dobrze. A nawet jak nie mam wybrany, to tak jest. Super. Naprawdę. No tak, rzeczywiście. Rzeczywiście, kurwa. Ale mnie to będzie irytować, Jezus. Dobra, no to jazda. Tutaj podwójny trzeba bicie zrobić.
Dobra, boję, szybko się uczysz. No bo robiłem kompletnie inaczej, po prostu. Szybko się uczę. Teraz jak dostałem, znaczy jak dostałem, jak teraz zauważyłem te automaty, sobie przypomniałem, że tu... O kurwa, no ja się przestraszyłem tego chuja. Boomer! Tam jest boomer, no. Otoczyły nas. Czarownik. A kurde. Jezu, co się dzieje z tym grybasem? Dobra, wybuch. I tu też będzie, uważaj. Dobra, dwa tam. Ej, co? Ale przez ścianę tu pierdyknęło. Ja pierdyle, co tu się stało? Tu był jakiś ambush. Totalny ambush. Tak, a co to mówiłeś? Zapomniałem, bo się zestresowałem. Coś tam, że... Kurde, nie przypomnę ci chyba. O kurde, ja umieram. Czekaj, muszę sobie wziąć tego. Odpornościowy medykament. Co? Kręcimy tego? Jakieś kulinarne te? Śmigłem? Przygody? Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj sobie zrobimy spaghetti carbonara. Oczy. Jajecznicę. Wydaje mi się, że to jest chyba etor, żeby się biec, a nie się z nim bić. Wow, ale mnie wwaliło, co jest? Przejdzie? Dwa boomery. A tutaj. Boomersy. Micha! Inhibitorce wykryte. Ale to miało mi... A nie, pokazywać to mi miało co innego, tak? Że... Nie wiem, co się miało pokazywać. Nie, na mapie. Śmigło. Nie, na mapie jest ten. Na mapie... Jak się odblokuje coś tam, tak? Ej, pomocy. Te anteny. Waszek, zobacz, kurwa. U mnie stary jesteś 80 metrów... Gdzie ty, kurwa, jesteś? Na dole. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ty, jak używasz tej linki, to ty nagle znikasz. Znika mi twój model i cię wywala stary gdzieś 80 metrów dalej ode mnie. No ja tam nie mogę doskoczyć, co jest? No użyj kotwicy. A tu jest. Ja! Ja pierdolę, kurwa, chłop mnie zabić chce. A tu jest, jeb. O kurde, ale wiesz co, to nie wiem, ta gra po prostu powinna nie dawać w ogóle możliwości robienia kotwicy, nie wiem, tutaj. Bo to się w ogóle bugging totalny się odwala. No tak, no ale to używasz jej w takim miejscu, jakie ci będzie pasował. No aktualnie teraz musimy używać jej na dachu, ale czasami patera. U ściany. Ja pier... No, tiki-taszka nie zadziałało. Nie. Chciał mieć shot na YouTube'a, chciał mieć, kurde. Czułem zawsze. No dawaj, bo jeszcze długa droga przed nami. Dobra, wchodzimy, styk, pyk. Totalnie w ogóle to... Czekaj, ja sobie muszę zmienić chyba tą paralotnię, żeby sobie wziąć pod inny przycisk, bo pod Z totalnie to nie pasuje. Przypisanie klawiszy... Ja już się za bardzo przyzwyczaiłem, żeby to zmieniać. Bym się pewnie wywalał. Paralotnie. O, ja sobie zmienię pod... O, pod myszkę, pod przycisk myszki, ale więc zajebiście. Który przycisk? No, przycisk na myszce, ten boczny. A, da się tak? Lol. No da się, oczywiście się da. Czemu miałoby się nie dać? Dobra. Ciekawe, ile tam zostało od tego tam jeszcze do wejścia, bo to w sumie... Byliśmy na 30 piętrze, a tych piętr miało być 50 jeszcze w górę. No to wchodzimy, patrz, schodami. O, pika tutaj gdzieś ten, inhibitors. Tu jest. O, hello my boy. O, trzy nawet. A no. Ale jajca, to sobie można w sumie rozdać. Kurde. Chyba wytrzymałość. Inhibitor sobie wziąłem. Znaczy inhalator. Mam wrażenie. Wytrzymałość mówisz? Przecież nie, mam 12 aż wytrzymałości. Ja mam 13 wytrzymałości. Ja pójdę w żyćko. Chyba jeszcze. Czyli tak w sumie już teraz raczej nie ma większego znaczenia. Zresztą tak mamy takie bronie, że my ich ciachamy na dwa hity.
Umieramy, umieramy, umieram. Pomocy. Chłop się wywalił na dupę. W takich momentach inhibitorowych to się dzieje, nie? Tak, to już jest ewidentnie przedawkowanie. O! Już? Nie, na tarasie. To chyba nie jest dawno. Świetnie! Widzisz moją kantynę? Widzę. Wydaje się całkiem mała. Dobrze. To teraz otwórz paralotnie, schodź i kieruj się na rybie oko. Do zobaczenia. Co? Pora zakończyć to szaleństwo. Masz paralotnie. Uciekaj stamtąd, póki możesz. Frank, muszę się wspiąć. Miałeś mi pomóc. Zginęli tam ludzie dużo lepiej przeszkoleni niż ty. Nie poślę cię na pewną śmierć. Frank, idę dalej. Z tobą czy bez ciebie? Jesteś zbyt zalany, żeby to zrozumieć? Lawan mówiła mi o twojej siostrze. Założę się, że jest martwa. Ale ty żyjesz. Jeśli się wycofasz, będziesz żył dalej. Wal się, Frank. Koniec gadania. Idę. A w sumie to czemu ten Aiden aż tak chce pomóc? On ma jakąś umowę, że Juan i Matt mu... Ja, nie, po prostu on ma umowę z Mattem, bo Matt ma informację na temat tego naukowca GRE. Nie zostawię cię samego. Odpuść sobie. Gadasz do trupa, Lawan. Idę tam. Czekaj na mnie. Co? Nie, 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 Lawan. Jak czekaj na mnie? Przecież ona będzie tu wchodzić wieki. Ale czekaj, kończąc myśl, bo szachmat ma informację o jakimś naukowcu GRE, a my pewnie do niego chcemy, a my się chcemy z nim skontaktować, żeby tam się pewnie zapytać odnośnie naszej siostry i tym podobnych rzeczy, nie? Więc musimy to zrobić, żeby zyskać przychylność Mata i żeby on nam powiedział, o co chodzi, nie? Dobra. Czekaj, ale jakby gdzie nam pokazał? Aha, tam jest, dobra. Tam, ale... A, dobra, boję. Już widzę, skąd tutaj trzeba zejść. Dobra, pierdalamy się na dźwig. Nie wiem, którędy. Że tędy? Aiden, tu Jack. Przywróciliśmy prąd. To się nie uda. Nie, to się nie uda. Ale hej, naszych baguje się, pomocy. Jak sytuacja u ciebie? Ja nie mogę tu chodzić. Jestem na szczycie drugiej wieży. I zastanawiam się, jak wrócić do głównego budynku. Co robię u ciebie? Czekaj, przed upadkiem trwała tam budowa. Może pozostał jakiś dźwig lub coś w tym stylu. Widzisz coś? Co ty mnie powiesz? To jakaś myśl. Dzięki. Kurde, sam już to wpadłem. Wiem, że tutaj dźwig, ale w sensie jak to nazywałeś, bo tu kurde... Ja jak człowiek nie umiałem chodzić po tym czymś. Ale bo to... No nie chodzi bardziej o to, żeby po tym chodzić, tylko żeby się na tym wspinać, ale Aiden nie chce po tym wchodzić się wspinając, tylko po prostu się na tym staje. No tak jest, no. Dobra. A no kurwa, Aiden. Ty, a chyba, że tam? Da się tam coś zrobić? No jak on... No dobra, gdzieś tu wlazłem już. Dobra, to nie podziała. No to będzie ciężka sprawa. A ty, poczekaj, kurwa, czy tu jest jakiś generator? To jest tutaj chyba generator do odpalenia, no. Ale co on da? Powiem, przesunie dźwig. To ja na nim stoję. That's right. No. Chyba złaś na dół, boy. Czyli ja trochę zbugowałem grę. No, trochę te. Jicha! Co to muzyka? Endgame? Ta gra się skończy teraz? Jakoś co? Czy ta gra już zbliża do końca? Ja obstawiam, że jeszcze z parę godzin nam zostało tej gry. Nie pamiętasz? Nie pamiętam, w którym konkretnie momencie są... Znaczy, wiem, jakie są przełomowe jakby rzeczy, ale nie pamiętam, kiedy to się zaczyna jakby, nie? Iść! Dobra, baza. Fajna wspinaczka. Pamiętam, jak za pierwszym razem, jak przechodziłem, to podobała mi się ta wspinaczka na ten wieżowiec z VNC. Tak jak w sumie, wyzwania parkurowe takie w tej grze to są dosyć w sumie fajne. No, fajnie się skacze plus. No to jest taki w sumie główny Techlandu, nie? W tych grach dwóch. No.
Wyznacznik ich, znaczy wyznacznik, no też, ale ich taki znak firmowy, nie? Że to nie jest. To, szczerze to te zombiaki to tak trochę z boku są. To najważniejszy jest ten parkour. A tym bardziej, że jakby w dwójce na początku to ta walka z tymi zombiakami to była taka średnia, bym powiedział. Ta gra tylko się tym parkourem broniła. Teraz ta walka z tymi zombiakami jest trochę poprawiona, to trzeba przyznać. Wygląda to o wiele lepiej. Ale tak, no ja lubię ten parkour ogólnie. Bo gdzie jeszcze takie coś jest, w jakich grach? Mirror's Edge. Ale nie wiem, czy to taki konkretny ten parkour jest. Znaczy ostatnio Mirror's Edge to miało chyba dosyć sporo lat temu premierę. No ja to na Playce trójce grałem w Mirror's Edge. Na ostatnią częścią to był Catalyst, ale nie wiem jak z tym Catalystem wyszło, bo chyba, nie wiem, z tego co kojarzę, to był jakoś takie średnie recenzje. Pierdole, co ty zrobiłeś właśnie? Rozwaliłem śmietników. Dobra, chodźmy dalej, chodź, nie zbierajmy tego. Chodź dalej. No. Było immersyjnie. Bleeeesz, kurwa, bleeeesz, co to za dźwięki? Radzisz sobie, Aiden? Skaczę, zwisam, wspinam się, robię co mogę. Skaczę, zwisam... Komunikacja jest najważniejsza. Teraz? Okej, tutaj. Hawk. Tony Hawk? To ma Hawk. Trzeba ma boję, dobra. That's right. Cyk, matko, ale... jak dobrze się gra w tą grę, jak gdzie ci się nie zacina, kurwa, sprint. Aha. Widzisz? To ja tak gram całą grę. Ty jebany gnoju! Nie daruję ci, jeśli coś jej się stanie. To wszystko twoja wina. Jak chcesz, to idź sobie na pewną śmierć. My już ginęliśmy nieraz, chłopie. Ale jej w to nie mieszaj! A ty właśnie jej nie kazał. Spróbuję z nią pogadać. Zapomnij. Wyłączyła radio. Powiedziałem o jedno słowo za dużo i... Kurwa. Na szczęście ostrzegłem Mata. Nie wpuszczą jej do środka. Słuchaj. I tak jestem blisko szczytu. Zanim tu wejdzie, będzie już po wszystkim. Co? Gdzie jesteś? Wlazłeś na szczyt? O, ty sukin synu. Nie wierzyłem, że może ci się to udać. Jesteś pijany. A jednak... Dałeś radę! Nie wiem, bywały trudniejsze parkury w tej grze. Jaki był cel tamtej twojej misji? O, skrzyneczka. Radio Nowa Nadzieja. Pomyśl tylko. Chciałem mówić o pokoju, jedności. Łączyć ludzi. Dawać im nadzieję. Dałem. Możesz mnie nazwać beznadziejnym romantykiem. Mów co chcesz. Ja pierdzielę, stary, nie. No to jest srak. Ja się boję siedząc tutaj. Ja to wysoko, kurwa. Rzeczywiście, to jest fajna panorama. Nie no, być takim pielgrzymem to... Bo... Nie ma czegoś takiego w realności, więc... Możemy tylko pomarzyć i pograć Aidenem. W realności są tylko ludzie, którzy się wspinają na jakieś pojebanie wielkie skały i rozkładają tam sobie noclegi, kurwa. O, kurwa. Biegnij, zatrzymuj się, biegnij. W sumie tak, jakieś noclegi. Tak, no są takie zdjęcia, nie? No są tacy psychopaci. Ale, no nie gadaj, że tam tiki-takę trzeba zrobić. Jaką tiki-takę? Takie. Masz podwójne po prostu zaczepienie. Ale miałem wrażenie, że robiłeś tiki-taczkę. Nie wiem. Dobra. No bez haka to nie da rady. I co tam jest? Od razu na ten? Od razu na lewo, no. Za winkiem. No nie, bez haka to by nie dało rady. Dlatego na tę wieżę z VNC nie wchodzi się przed tą misją główną właśnie. Bo... A, no tak. Bo się na niego po prostu nie wejdzie. Wow! Ej, trochę się zesrałem. Czemu jestem tak nisko? Mogę się wespnąć. Nie wiem, gdzie ty jesteś. A jak spadłeś niżej, to nie wiem. Dziwne, że nie można się wspinać po tym, ale okej.
Bo nie wiem, co robić. A ty spadłeś gdzieś na dół? Bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie, ja zwisam. Będzie może się rozpuścić. Kurwa mać. Tu tam jest. Nie, ale leci jak to kula, kurwa. No, szło tak dobrze. Chuj. Frank zbyt wcześnie pochwalił. Dobra, zgin tam. No, nie mogę, nie ma opcji. Para, nie mogę tego kliknąć. Oczekiwanie na ocucenie. Ty, a może to jest tak, że... Kurwa, żeby nie było jaj, że musimy powtarzać to. Nie, to nie jest taka sekwencja czasowa, mi się wydaje. To czemu nie mogę się odrazić? Nie wiem. Dziwna sprawa. A, dobra, nie wiem. Śmiesznie u mnie to wyglądało. Bardzo to tędy. Tiki Toko! Albo w sumie bardziej slide. O kurę! O, tempo. Tempo! Marines tak mówili. Wiem. Padłem. Ja pierdolę. That's right, my boy. Whoa. No czemu on się tak odbija dziwnie? Słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy aktywować ten nadajnik. Korozja. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. Co ja robię? Dobrze idę? A tak, bo to tu, Jezus. A dobra, idziesz, tu jest stary łuk na 66 damage'a. Nawet całkiem niezły. Dobra, teraz tam musisz sobie zrobić slajda, wyskoczyć i złapać się hakiem tego dźwigu. Kurwa, czego on się złapał? Nie. A pierdziele. Jezus. Dobra. Chodźmy po dachu idziemy, stary. Jak się celuje z łuku? Właśnie celujesz. Gdzie ty masz ten łuk? Tam, no tutaj leży. Tu. Ale jak się celuje z tego łuku? Umiejętności... Wytrzymaj lewy kontrol. Okej. Kurwa, powłączałem wszystko. Dobra, lewy kontrol rzeczywiście. Dobra, no to możemy iść w takim razie jeszcze dalej. Musimy się dostać... To co to jest? Tego się chyba i tak będziemy musieli dostać jakoś. Sure. No tak, na zawsze. No, ale takie anteny zawsze będziemy mieć potem rozsiane po całym mieście, że po prostu je uruchamiasz. Jezu, ale spoko jesteśmy, Jezus. Na samej górze, tak? Tego wieżowca? No tak. No tak. Jezus. No dobra, ja ci... Nie wiem, czy mogę to mówić, może powiem ci. Co, skulda? Nie. Powiem ci po odcinku. Brak skuldy? No dobra. Tak. Ryzykować. Trzeba się na te supy wspindrać. Nie, co to jest? Jak? No od boku muszę to wskoczyć. Jak od boku? No właśnie tak. Tak ja teraz stoję? Tak. Boże, ale... A, boję się.
Dobra, Jezus Maria, jak wysoko. Ale ładnie tu jest. I no, pięknie tu jest. Nasza przyłącz. Zawsze, kurwa, za każdym razem. Matko kochana. Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Udało się. Świetnie. Posłuchaj. Tak sobie pomyślałem. Radio Nowa Nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy Juan dostanie to, czego chce, pomoże mi. Wskaże mi drogę do Mii, do prawdy na jej temat. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. O. Ty wybierasz. Okej. Okay. Albo Chłonowi, albo Frankowi, co? Frank jest chlejusem. Mam 15, no 15 jest, sekund. Jest chlejusem, ale miał dobry plan, żeby dawać ludziom nadzieję. To radio ma w sumie większy sens niż sianie propagandy. Gdzie on jest, Frankiem? Tak. No, tak jakby ogólny sens ma to większy. Frank, jakiej muzyki lubiłeś słuchać? Trochę na szczycie. Ciekawi mnie, jaką muzykę puszczałbyś w swoim radiu. Nie wiem, że miałeś zamiar cały czas tylko nawijać. Jeśli tak, to zmieniam zdanie. Ty, sukin synu, nie wierzę! Dziękuję. Na szczycie VNC. Bardzo dziękuję. Nie masz pojęcia. Sam wybierz muzykę, co tylko chcesz. Aiden, coś nie działa. Nie wykrywamy sygnału nadajnika. Obywatele bardziej potrzebują tej anteny. Co? Aiden? Co ty zrobiłeś? Ale ludzie ginęli za to. Niedługo się dowiesz, o ile Frank podoła zadaniu. Frank? Oddałeś antenę w łapy tego zdurniałego pijaka? Mówiłem. Nie wierzę. Odzyskam ją. Przysięgam. Chcesz sam się wspiąć? Powodzenia. Aiden, myślałem, że dobrze się dogadujemy. Wybacz, Jack. Tak zdecydowałem. No nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy. Znaczy nie wiem, czy to są w ogóle jakieś takie dobre wybory. Po prostu coś musieliśmy wybrać, ale... Pięknego dnia, Winedor! Słuchajmy. Mam dla was kolejne ekscytujące wieści. Koce, jedzenie i woda pitna gromadzone są w kantynie. Wszyscy w potrzebie mogą zgłosić się do Nikolasa. Nie wyłączajcie odbiorników. Wkrótce wrócę z kolejnym przesłaniem nadziei. Na razie, delektujcie się muzyką. Fall asleep. Ej, wiesz co, to może Frank po prostu się jakby ożyje, wiesz, będzie miał po co żyć, rozumiesz? No bo jakby jego przekaz... Kurwa, ty skąd tu jesteś? Hej, miło cię widzieć. Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? Loan nie wierzy. Martwiłaś się o mnie. Zamknij się. Żebyśmy nie spadli jeszcze wszyscy. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi gołe stopy. Potrzebuję nowej pary. Co? Wyglądają zniszczone. Co to jest? Mamy iść do sklepu. Chcesz kupić nowe tenisówki. Teraz. Czy to jest jakiś żart? Snickersy? Wygląda ci to na żart? Loan. Chyba... Szlak. Jezu. Zed. Loan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Powiesz, dokąd idziemy? Wątpię, żeby było tu dużo sklepów obuwniczych. No, ale tak kontynuując... Czemu nie ma opcji romansu na przykład z nią? Szkoda. O, dobra. Przeleci wszystko. Ja sobie powiem miejsca, swoją myśl. W którym mogą być moje rzeczy. Myślałem, że są w Rybim Oku. Ale chyba nie tam idziemy. Zamknij się i chodź za mną. Zajebiście. Ło, teraz my lecimy. Czemu ona się trespiła tu? Co jest? No to ja właśnie nie wiem, o co chodzi.
Wypaśniak, co to jest? Ty, trzeba się jakiś nowy blueprint odblokował? Fajnie, no, super, nie dowiem się tego, póki nie pójdziemy do tego rzemieślnika. Dobra, Waszek, bo czas odcinka wywalił poza skalę trochę. Dobra, ale ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, zadanie związane z fabułą but. Chciałem tylko powiedzieć, że w sumie wydaje mi się, że tu nie było to czegoś takiego, że dobry albo zły wybór. Po prostu wybraliśmy bardziej tego Franka. On ten przekaz taki chyba bardziej właśnie taki nadziejowy i taki bardziej, że chce pomóc tym ludziom, nie? No będzie w tym radio głosił, które zresztą na całe miasto będzie się rozprzestrzeniało. A tamten jakby miał jakąś propagandę gadać na temat SP, to trochę słaby wybór według mnie. No w sumie tak. Nie miałam jeszcze okazji z nim pogadać. Oby było warto. Bo straciłeś szansę na znalezienie mi? Właśnie o to mi chodzi. Tak. Nie martw się. Coś wymyślimy. No, no z tymi butami. A teraz odzyskajmy moje buty. Odzyskajmy? Nie wiem, jakieś szpileczki może chcę sobie te... Skoro wiedziałeś, gdzie są twoje rzeczy, dlaczego wcześniej po nie nie poszłaś? Pogadane. Panie Lawan. Dobra widzowie, zanim znowu zaczną tu gadać jakieś dialogi wyjęte trochę z dupy o tych butach, to zakończymy odcinek, ponieważ trwa dość długo. Ale jak widzicie, jak widzieliście, odcinek ten był bardzo intensywny i w ogóle... Czy ja miałem wrażenie, że tam będą jakieś stwory, jakieś nie wiadomo co, tak o tym gadali, a jedyne co było, to przyjemne wspinanie się na wieżowiec, nie? Bardzo mi się fajnie wspinało. W sumie głównym nowym potworem to były po prostu boomerzy byli. No tak, ale ja miałem wrażenie, że tam będzie jakiś kurde fauna jakaś nowa, jakaś Australia, wiesz co chodzi? Jakieś takie kompletnie nigdzie indziej występujące, no nie wiem. Może tam w środku były, a my żeśmy tak łazili. No ale jak widzieliście, żeśmy dali sobie w sumie łatwo z tym radę, ale ładnie tu jest, no. Nawet nie jesteśmy najwyżej teraz, nie? Nie, tam było no nie, wyżej. Bo tam byliśmy najwyżej, już zaczęliśmy z tego wieżowca więcej. Aczkolwiek no nasze mordy zginęły, nie? I nasze mordeczki no, sobie padły. Zawsze w naszym sercu. W naszym sercu. Row też padł. Właśnie, a my, no tak, zebraliśmy ich nieśmiertelniki, no to chociaż tyle. Medalu z ziemniaka nie będziemy mieli, ale mamy co innego. Mamy radio, a nie propagandę. Może nam, nie wiem, Frank struga z whisky jakiś medal. Dobra, to już... No to nie przedłużając, słuchajcie, będziemy kończyć. Do zobaczenia kiedy indziej jeszcze na jakichś nagrywkach. Siemano. Na razie, cześć.